Dobry wieczór Państwu jeszcze raz, kłaniam się. Proszę Państwa, mamy wyjątkowy wieczór, wyjątkowych gości. Też tam Państwo widzieli. Proszę Państwa, jest to również spotkanie z wydawnictwem Historii Ruchów Niepodległościowych imienia Andrzeja Ostoja Owsianego. Na początek przyniosłem takie dwie książki, żeby Państwu pokazać, czym się wydawnictwo zajmuje. Pierwsza to jest Poeta na urzędzie, rzecz o Tomaszu Mercie. I kłaniam się Pani Magdzie. To ja puszczę w obieg tę książkę, ona już jest własnością Instytutu, także ostemplowana jest. Proszę bardzo. A tutaj mam drugą książkę pod tytułem Skrzypek, oczywiście o panu prezesie Sławomirze Skrzypku. Jeden z pokolenia niepokornych. Proszę bardzo, też z tego samego wydawnictwa. To puszczę może w tę stronę, żeby było sprawiedliwie. Także te książki do nas wrócą. Proszę Państwa, program wieczoru jest bardzo bogaty, jak Państwo widzą, także ja nie chcę za bardzo przedłużać. Kiedy się skończy część artystyczna i dyskusja, będzie można podejść do parapetu. Tutaj mamy świeżutką farbą drukarską pachnące egzemplarze Gazety Polskiej tygodniowej i Gazety Polskiej codziennie. Jeszcze chyba nie ma w kioskach, może jest. Proszę Państwa, również autor, pan Bogdan Urbankowski, przyniósł swoje książki i też się można będzie nimi poczęstować. Tutaj leżą za mną na parapecie. I tematem głównym, jak powiedzieliśmy i pisaliśmy w zaproszeniu, jest historia filozofii polskiej, źródła. Zdążyłem przejrzeć te wszystkie cztery tomy na górze, zachwyciłem się, wybieram się w góry, chcę tak po jednym tomie brać plecak i chodzić z nimi, a naprawdę to jest lektura budująca i lektura rzeczywiście uzupełniająca ogromną lukę w naszym myśleniu. Mówi się tak, jak Bogdan mówiłeś, że Francuzi, mówi się o tym, kiedy się uczy o filozofii, że jest filozofia francuska, Francuzi mają filozofię francuską, Niemcy niemiecką, Anglicy angielską, nawet Amerykanie amerykańską, a nic się nie mówi o filozofii polskiej. A nasza filozofia polska datuje się od średniowiecza aż po czasy współczesne. Oczywiście miała swoje wzloty, miała swoje upadki. Warto się temu przyjrzeć. Jest to lektura naprawdę dla wszystkich. Dla tych, którzy nie interesują się filozofią zwłaszcza. Naprawdę. Dlatego, że jest to tak przystępnym językiem napisane i tak jak zdążyłem się zorientować, że warto. O tym będzie mowa w drugiej części naszego spotkania. Pierwsza część naszego spotkania to reżyseria pani Maryly Ścibor-Marchowskiej, tu obecnej. I będą to głosy. Jeżeli ktoś jeszcze spotka na półce księgarskiej głosy, to tak wyglądają. Jest to rzecz o obozach koncentracyjnych, ale rzecz poetycka, rzecz dokumentarna i również prozatorska. Samego Bogdana Urbankowskiego w tym jest najmniej. Najwięcej jest meritum sprawy. Warto, zresztą za chwileczkę usłyszymy, pół godziny będzie trwał ten spektakl, to jest audycja, usłyszymy głosy największych polskich aktorów i nie tylko aktorów. Za chwileczkę rozpoznamy te głosy, za chwileczkę to się zacznie. Potem jeszcze usłyszymy fragmenty i źródeł, czyli historii filozofii polskiej w interpretacji aktorskiej pana Adriana Stankowskiego, tu obecnego aktora, a przy okazji dziennikarza Gazety Polskiej i prawnika, dobrze mówię, te trzy w jednym. Proszę Państwa, za chwileczkę usłyszymy, ale to chyba już po spektaklu, prawda? Także teraz taki jest scenariusz. To ja oddaję mikrofon pani Maryli Ścibor-Marchowskiej. Jako nieartysta mógłbym tyle powiedzieć. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Chociaż wydaje mi się, że wszyscy Bogdana znamy, ale chcę tylko przypomnieć kilka rzeczy. Pierwsza,
Rocznik 43, syn Mieczysława, oficera Armii Krajowej, więźnia Buchenwaldu, Auschwitz i Leitmeritz. Druga, książę poetów, posiadający też laur posła prawdy. Trzecia rzecz, chociaż Czerwona Msza to jest taka książka, za którą chyba najwięcej płaci nieistnieniem, to są dwa dzieła Bogdana, które się ciągną przez całe życie. Głosy, historia obozów koncentracyjnych, rzecz o rzeczywistości obozów koncentracyjnych, rzecz oparta całkowicie na faktach, a równocześnie przetworzona przez wspaniały warsztat poetycki. I druga rzecz to źródła, których początek pisania, koncepcja to jest też 67 rok, a 68 rok to jest początek głosów. Więc można powiedzieć, że dzisiaj zapraszamy na spotkanie z dwoma dziełami życia Bogdana. Seweryn, książę Czetwertyński. Ksiądz Zygmunt Ruszczak. 64327. 11768. Doktor Alina Zdąbrowska. Twój dawny nauczyciel z gimnazjum. Numer obozowy. 52564. Henryk Sokolak. 32659. 8243. Numer Stanisław Jastrzębski. 36732. Numer 8243. Od Krzyża Aleksandrowski. Doktor Polak. Franciszek Moraw. Edyta Stein. Bronisław Janek Band. Numer 349. Kazek z Warszawy. Lat 12. Muzułmanin Zaczyk. Jesteśmy razem. Skazani. Wy płomień. Ja dym. Znów noc. I znowu piszę. Muszę pisać. Żeby ostatnie słowo nie należało do katów. Posłałem Hance prezent. Chleb. Na to smalec. Na to znów chleb. Z góry kawałki cebuli. Najdziwniejsze, że przeniósł go Niemiec. SS-man. Powiedział, że mi zazdrości. Wyzdrowiał Zaczyk. Ten nie umrze. Nie zginął, kiedy Niemcy przywiązali go do drabiny i pognali wraz z babami i dziećmi przed czołgiem na barykady. A nigdy po powstaniu z grupą więźniów z Dulagu czyścił Warszawę, jak mówi, z latarni i krawężników, także z wiader, krzeseł i żarówek, z wszystkiego, co się dało odkręcić i wrzucić na samochód. Podniósł krzyk, gdy ogniem miotaczy zaczęto wypalać oczy domów. Stanął przed swoją kamienicą na Chmielnej i krzyczał, krzyczał, przekrzykując pożar. Za opór przysłano go tutaj. Resztę grupy zwęglono płomieniami w ruinach. Tych spalonych też trzeba policzyć. Nie wiem, zrobią to ludzie czy Bóg. Wiem, że zbrodnią jest popełniać zbrodnie i zbrodnią, Boże, zapominać zbrodnie. Wiem, jak stąd uciec w każdej chwili. Pierwszy sposób – zacisnąć oczy. Nawet kiedy ciągnę gałęzie, jesteśmy znów razem, mamo. I znów jest słoneczny ranek i lato. Póki kapo nie zacznie wrzeszczeć, czasem uderzy. Drugi sposób – zagrzebać się w siennik, gdy innych gnają do pracy. Znów możemy być razem, mamo. Jeśli nie pobiegnę na obiad tak długo, jakbyśmy szli za miasto. Aż nad rzekę, gdy jeszcze żyłaś,
trzeci sposób. To robią tylko dorośli, gdy jest już bardzo źle. Zaczynają coś mamrotać albo krzyczeć i idą prosto na truty. Ja bym się bał, ale kiedy zobaczę, że ktoś idzie, poproszę. Weź mnie za rękę i ucieknijmy razem. Wyobraź sobie, w zamyśleniu otwierasz drzwi, jak do drugiego pokoju. Długi czarny korytarz, czerwony krzyż na drzwiach. Dwie więźniarki, jak żołnierze na warcie, kubeł z zielonkawą wodą. A jednak jest to izba porodowa. Jednak i tu w obozie dzieci przychodzą na świat. Czarnowłosa kobieta, która właśnie urodziła, jeszcze dyszy, jak zwierzę. Akuszerka przecina pępowinę, podaje dziecko więźniarkom. Więźniarki topią je w kuble. Noc. Pisz. To jest zadanie od Boga. Czwartek. Hanka nie przychodzi do ogrodu. Dostała jakiś zastrzyk. Leży na bloku. Podobno gorączkuje. Mówi o wyjeździe nad Bałtyk. Kwiaty w ogrodzie dogasają jako nawóz. Nosimy popiół zmarłych. Dowiedziałem się, że ksiądz Mieczysław nie został porwany z ulicy przez Niemców. Sam wśliznął się do transportu w swetrze z chlebakiem, w którym ukrył hostię. Cieszył się, że więźniowie nie będą samotni. Piątek. Jedna z ostatnich ofiar. Ten Jezierski z Poznania. Pan Jezierski, jak o nim mówiono. Rankiem trafił do komanda Gertnera. Kiedy SS-man Dumbek zobaczył na jego piersiach tatuaż, Matka Boska z małym dzieckiem, przewrócił go, chwycił szpadel, z rozmachem odciął ochłapek chudej piersi. Nawet kapowie o nie mieli. W ciszy Dumbek zerwał tatuaż, przytknął do szyi krwawiącą jeszcze łopatę. Czekał chwilę na jakieś prośby Polaka. Ten tylko modlił się do Matki Boskiej. Miał jasną twarz. Dumbek nacisnął nogą. Chrupnęło. Nawet nie głośno. Muszę napisać, cierpiał i był szczęśliwy. Ciała nie kłamią. Ale wtedy myślałem, że sandały, które zrobił z drewna, przetrwają pana Jezierskiego. I jak je ukradkiem zdjąć? Noc. Pisze. To jest zadanie dla Boga. Nie wiadomo, który z nas przeżyje. Módl się nawet w płomieniach. Kochaj nieprzyjaciół, to łatwe. Kochaj prześladowców. Bóg stworzył taki świat, takich ludzi. On wie po co. Teraz nadsłuchuję twoich słów. Patrzy, jak rośnie w krwi ziarno duszy. Możemy się modlić po Auschwitz. Musimy się modlić po Auschwitz. Tam też się modlono. Możemy się modlić po Auschwitz. Musimy się modlić po Auschwitz. Tam też się modlono. Sponsorami spektaklu, udzieliwszy swoich głosów charytatywnie, są Michał Żebrowski,
Jerzy Zelnik. Świętej pamięci Janusz Zakrzeński. Katarzyna Wełpa. Rafał Jan Porzeziński. Michał Piela. Maria Pakulnis. Cezary Nowak. Mikołaj Müller. Zbigniew Moskal. Olga Miłaszewska. Wojciech Malajkat. Anna Majcher. Piotr Machalica. Agnieszka Kuczyńska. Rafał Królikowski. Wiesław Komasa. Świętej pamięci Krzysztof Kołbasiuk. Mikołaj i Tadeusz Kaweccy. Marek Jaromski. Sławomir Grzymkowski. Bartłomiej Głogowski. Sylwia Gliwa. Stanisław Dębski. Jacek Bursztynowicz. Barbara Bursztynowicz. Ksiądz Marcin Brzeziński. Urszula Bartos-Gęsikowska. Adam Biedrzycki. Tekst Bohdan Urbankowski. Koncepcja, produkcja, scenariusz, scenografia i reżyseria Maryla Ścibor-Marchocka. Nagrania dokonano w studiu Archidiecezji Warszawskiej Radio Józef w 2006 roku. Zrealizowali je Paweł Kęska, Maciek Janicki, Darek Sałajczyk. Niestety wspomnienie aktorów też trochę zabrzmiało jak apel poległych. Obawiam się, że za każdym razem tak będzie. Ale na tyle nastrój uległ zmianie, że mogę spróbować, zmieniając temat także, powiedzieć parę słów o samym tym spektaklu i o wierszach, i o filozofii, o tym, dlaczego rzeczywiście można je razem połączyć, czy też trzeba je razem połączyć. Te wiersze, jak wspominała już Maryla, powstawały w 1968 roku. To był w ogóle rok dla naszego pokolenia znamienny, bo to wtedy i brałem udział w wydarzeniach marcowych. I także potem nie mogłem wyjechać za granicę, więc wyjechałem do NRD, gdzie nie było prawdziwej zagranicy, ale w ten sposób musiałem pewien dług spłacić. Dlatego, że pojechałem śladem ojca, byłem w Buchenwaldzie, byłem w Sachsenhausen. Do Leitmeritz nie pojechałem, Leitmeritz jest w Czechach, zresztą tam już obozu nie ma. I w tych wszystkich obozach po prostu przekonałem się, że ci ludzie mają do powiedzenia pewną prawdę, że tę prawdę ja muszę przekazać, ale że ta prawda jest ich prawdą zbiorową. Potem, gdy już się książka ukazała, miałem spotkanie autorskie, na którym mnie zapytano, no tutaj w tych głosach są zarówno księża, jak i ludzie niewierzący, są nawet komuniści, bo trzeba pamiętać, że powstanie w Buchenwaldzie robili zarówno Ślązacy ze Związku Polaków w Niemczech, jak i komuniści niemieccy. I był to jedyny obóz, który wyzwolił się siłami samych więźniów, o czym niestety nie zawsze pamiętamy. I w tym momencie ja zrozumiałem jedno, że właściwie światopogląd tych ludzi, filozofia, to są wszystkie te głosy. Wszystkie te głosy i to potem w tej książce źródła, w tych czterech tomach chyba powróciło, że filozofią polską są wszyscy ci filozofowie, że naród można zdefiniować jako pewien proces dorastania do pełnego człowieczeństwa, w którym muszą być różne elementy, jako praca, którą się wspólnie wykonuje, zaczyna się ją w różnych miejscach, ale jest ona także naszą misją, także czymś, co daje nam sens życia. Żeby to skrócić w trzech słowach,
naród po prostu definiuje się zarówno przez swoją tradycję, jak i przez swoją addycję, jakby powiedział Norwid, jak i przez misję. I to dopiero nam nadaje sens życia. Kto tego nie ma, kto nie uczestniczy w tej pracy, właśnie nie bardzo wie, po co żyje. Głosy oczywiście były jakimś wybuchem wzruszenia. Te wiersze, jest ich ponad 200, powstały w ciągu 3 dni. Ja też bym nie sądził, że można w tak krótkim czasie napisać tyle wierszy, gdybym tego na własnej skórze nie doświadczył. Oczywiście one nie były w tej formie ostatecznej, potem starałem się je doskonalić, szlifować, ponieważ wiersze na ten sam temat no muszą w pewnym momencie zabijać same siebie, muszą nużyć, więc starałem się wymyślać różne formy. Są balady, są wiersze rymowane, nierymowane, parodie, nawet donosy, modlitwy, więc to wszystko to są właśnie te głosy. To jest ta definicja naszego ja w sensie indywidualnym, jak i ja w sensie zbiorowym. Myślę, że był to jeszcze jeden moment dość ważny dla mnie, mianowicie wycieczka z Buchenwaldu, gdzie ja rzeczywiście widziałem te lampy stojące na stopie, z tym, że to była stopa ludzka, z ludzkiej kości, bo tak to było skonstruowane. Widziałem te tatuaże pozdzierane z ludzkich pleców i nawet widziałem makabryczny film, na którym taki buldożer zrzucał ciała ludzi do jakiegoś ogromnego dołu. I to zachowywały się jak rzeczy, jak lalki, jak nie wiem, manekiny. No w każdym razie było to odczłowieczone już i to robiło chyba największe wrażenie. I potem, ponieważ ja się tam podłączyłem do takiej francuskiej wycieczki, żeby być trochę lepiej obsłużonym i więcej się dowiedzieć, znałem na tyle język, że zrozumiałem potem ich zaproszenie. Razem wracaliśmy już do Weimaru. Buchenwald i Weimar to jest, tak jak sami Niemcy mówią, Doppelstadt. To jest właśnie już zrośnięte podwójne miasto. Jest to jakiś symbol niemieckiej kultury. Otóż okazało się, że punktem bardzo ważnym dla tej wycieczki było potem zwiedzanie cmentarza w Weimarze. Dla mnie był to szok, bo cmentarz przypominał ogromny kwietnik. Każdy grób był upiększony różnej barwy tulipanami, różami nawet bogatsze. I na grobach były tablice, napisy, które dla mnie, Polaka, były troszeczkę dziwne, bo zawierały nieraz całe biografię, całe historie życia człowieka, który pod tą tablicą spoczywa. Przy okazji mieliśmy zwiedzić grobowiec Schillera i Goethego, no ale to się nie udało. Zanotowałem z pewną odrobiną nawet złośliwości Goethe und Schiller Gruft Montag geschlossen. W poniedziałki nieczynne, no stąd dzisiaj sobie mogę przypominać, że byliśmy tam w poniedziałek. I nie wiedziałem, że ja już piszę pierwszy wiersz tego cyklu. Potem przyszły następne, potem przyszły te nagrobki, potem przyszła ta cała poetycka praca nad układaniem tego w cykle, żeby pokazać życie w tym obozie, bo to było życie, ale skondensowane w nieprawdopodobnym ciśnieniem i przez to prawdziwsze. Ze zdziwieniem pewnym, ale może jako człowiek nawet z satysfakcją, stwierdziłem, że tam naprawdę to chodziło o co innego, że to nie jest martyrologia i moje głosy też nie są martyrologią. To jest opowieść o nadziei, o heroizmie, o odwadze, o tym, że nawet tam w obozach, i tutaj reżyserka pięknie to wydobyła, była miłość.
tam było poświęcenie, tam był patriotyzm, a więc te wszystkie wartości, które różnią nas od zwierząt, dzięki którym po prostu stajemy się ludźmi, a obóz przez to, że był takim życiem skondensowanym, pozwolił nam to uwidocznić i tym samym lepiej zrozumieć. Na pewno, bo powiedziałem, że zwiedzałem Weimar i Buchenwald, ale Oświęcim sam mi się narzucił. I to nie tylko dlatego, że mój ojciec był najpierw w Oświęcimiu, bo był po powstaniu najpierw wywieziony, wszyscy byliśmy wywiezieni do Pruszkowa, do tego Durszlagru tak zwanego. I w pewnym momencie, nie wiem dokładnie kiedy, nawet za mały byłem, żeby o tym wiedzieć, ojca wzięli do Oświęcimia, a potem rzucili w dalsze obozy, aż w końcu wykończyli go w Leitmeritz. I matka do końca nie wierzyła, że to się stało. Po prostu z biegiem okoliczności Duński Czerwony Krzyż, zawiadamiając o śmierci ojca, Duński Czerwony Krzyż, zawiadamiając mnie o śmierci ojca, popełnił błąd w nazwisku. I matka po prostu chwyciła się tego jako jedynej nadziei, że to nie Urbankowski zginął, tylko Urbanikowski. I do końca życia po prostu w to wierzyła. Ja już potem wiedziałem o śmierci ojca, bo tak jak matka mnie nastawiała na... właściwie na całe życie, na poszukiwanie prawdy o obozach, o życiu w tamtych czasach. Zapraszała ludzi do domu i oni opowiadali. Jak się dowiedziała, że ktoś był w obozie, no to był u nas gościem, opowiadał, co tam przeżył. To może dla dziecka nie było to dobre. Dzieciom powinno się opowiadać bajki, legendy, nawet bohaterskie jakieś opowieści, a nie o obozach. No ale ja byłem tym nafaszerowany i myślę, że także i z tego powodu potem nagle te wszystkie wiersze i to w takiej ilości musiałem napisać. Jest jeszcze jedna rzecz dość istotna. Gdy czytałem głosy na paru spotkaniach, widziałem, że ludzie nie zawsze wiedzą, o co chodzi, że ja mówię językiem właśnie tamtych z obozu, natomiast już nie tych, którzy ocaleli, a już na pewno nie językiem następnego pokolenia. Głosy były także prezentowane w Czechach, na Słowacji, w Austrii i w pewnym momencie zgłosiły się do mnie dwie tłumaczki z wątpliwościami, że czegoś tam nie rozumieją. Ja zacząłem im odpowiadać, zwłaszcza pani Danie Podrackiej, która tłumaczyła to na słowacki, zrobiła z tego kilka spektakli i w ten sposób powstała ta część prozatorska książki, gdzie staram się wytłumaczyć oczywiście jakieś trudno zrozumiałe pojęcia, które wtedy były oczywiste. Przypominać, jak to naprawdę wyglądało, od rzeczy banalnych począwszy, bo nie wszyscy wiedzą, że Oświęcimia nie było w Polsce. To był obszar przyłączony do Rzeszy, oddzielony od generalnej guberni granicą. Polaków wysiedlono, zasiedlono dookoła Niemcami z Besarabii, ale takich wątpliwości, takich historii po prostu było wiele. Ja musiałem w tych listach do tłumaczki to wszystko napisać. Potem doszedłem do wniosku, że być może to się komuś przyda, że może ktoś sięgnie po teksty, nie zrozumie, więc to ich także po prostu jakoś wyedukuje, mówiąc brzydko. No i w ten sposób powstała ta książka. Myślę, że tak jak zrozumiałem jako filozof, że prawda jest tą prawdą pewnej zbiorowości, że do prawdy powoli dochodzimy, że trzeba dodawać nasze światopoglądy, że jest to nawet nie suma,
naszych prywatnych filozofii, tylko wręcz i lotszyn, bo dochodzą nowe wartości z otoczenia, to tak samo filozofia, ta, którą czytamy, której nauczamy, też w ten sposób powstaje. Inaczej mówiąc, no, że mamy do czynienia ze światem hipotez, nawet z fizyką i z metafizyką hipotetyczną, to o czym mówiliśmy z częścią Państwa na poniedziałkowej promocji przy okazji filozofii Vitellona. Dlatego już przechodząc do książki filozoficznej, powstawała ona w tym samym czasie i przez tyle samo lat, bo też od 1968 roku, właśnie chciałem tamte wątki metafizyczne czy powiedzmy prościej, te, o których dyskutowaliśmy w poniedziałek, pominąć. Po prostu dlatego, że widzę tu wielu przyjaciół, że nie chcę się powtarzać, że myślę, że jest jeszcze tam dużo spraw ważnych. A to słowo, które przed chwilą powiedziałem, to słowo heroizm, chciałbym, żeby było jakimś motywem przewodnim, bo heroizm, zwłaszcza filozofia Brzozowskiego, ale nie tylko, ratował nas przed nihilizmem. Rok 68 dawał nam wspaniałą okazję do nihilizmu, bo jako pokolenie przegraliśmy. Pocieszać nas mógł kto? Egzystencjalizm z jeszcze większym nihilizmem, więc dokonaliśmy pewnego przeskoku myślowego. Mianowicie akceptowaliśmy to, że świat jest może przypadkowy, że życie jest absurdalne. W każdym razie no jest to zanim todę. No i dopiero tu się zaczyna filozofia. I co dalej? Usiąść i płakać? Nie, tu trzeba właśnie coś stworzyć i w tym momencie no nagle to ta korespondencja z obozem, że nawet w tamtych warunkach oni potrafili coś stworzyć, stworzyć miłość, stworzyć ruch oporu. W końcu dokonali powstania, które było zwycięskim powstaniem. Także ja myślę i tu chciałem Adriana prosić, żeby przypomnieć może najpierw Brzozowskiego, tego właśnie od etyki heroicznej, tego, który był w naszych czasach właściwie zakazany. On z wyroku Szafa był rzecznikiem bądź bogatej, bądź drobnej burżuazji, w zależności od tego, co się tam Szafowi napisało, a tak naprawdę to był przecież prekursorem faszyzmu. No tak jak Piłsudski, o którym mówiliśmy w poniedziałek, był faszystą, jeszcze tam paru innych mało tego. Ja też między innymi dzięki tymi wierszami zasłużyłem sobie na miano faszysty, a w każdym razie faszystoidy. Więc myślę, że chciałbym się z Państwem po prostu podzielić tą nadzieją. Dla nas rzeczywiście Brzozowski, ale bardziej kontynuowanie jego pracy, bo Brzozowski no, odsuwał nas wstecz. Musieliśmy sięgać do Kamińskiego, do jego filozofii pracy, bo Brzozowski stamtąd to brał. Na pewno jakimś jednym jego źródłem był marksizm. Marksizm był wtedy modny, ale ta ogromna ewolucja, ta przeróbka marksizmu to jest powrót do polskiej filozofii pracy. Powrót właśnie do Henryka Kamińskiego, do Edwarda Dębowskiego. To stamtąd jest, a wzięło się po prostu z tym, że Brzozowski, jak każdy filozof, przeważnie był bez forsy i musiał wydawać tak zwane arctówki. Takie małe książeczki popularne, zwłaszcza dla samouku. I w pewnym momencie wpadł na pomysł, że on zacznie wydawać polskich filozofów. I sam zaczął się uczyć polskiej filozofii. On dochodził do polskiej filozofii, zaczynając gdzieś od filozofii niemieckiej, od empiriokrytycyzmu, od filozofii rosyjskiej, odkrywał własne korzenie. I to, co myśmy robili, było bardzo podobne. Wojtek powiedział, że no Francuzi mają swoją filozofię francuską, Niemcy niemiecką, tam prawda, Rosjanie czczą rosyjską, no ale Polacy też czczą niemiecką, rosyjską, francuską, tylko nie polską. My nie mamy, a ja od no, ponad ćwierć wieku nie mogłem wydać tej książki. Kolejni wydawcy czasem plajtowali, czasem byli wręcz zastraszani, bo nie było to na rękę, istnienie mojej osoby też chyba nie wszystkim. W każdym razie
Nie wierzyłem, że ta książka kiedyś się ukaże. Ja strasznie jestem wdzięczny kolegom z Akcesu, z Instytutu Ostoi Owsianego, że to wreszcie ujrzało światło dzienne. Bo iluś tam ludzi może to do tego zajrzy. Jeszcze żeśmy próbowali, taka ostatnia deska ratunku, no skok na taśmę. Zaproszono mnie, brałem udział w uroczystości wzruszającej dla mnie, niejako za ojca dostałem odznaczenie Armii Krajowej, zostałem honorowym członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK i w trakcie rozmów po prostu mi zaproponowano, no tu są znajomi, tu są twoi przyjaciele, nawet przyjaciele ojca, no zgłoś do ministerstwa projekty, przecież tyle napisałeś, dramaty, wiersze i tak dalej. No zgłosiłem, proszę państwa, 5 projektów i właśnie jednym z tych projektów była polska filozofia. Jak państwo już chyba się domyśliliście, nawet do dzisiaj po pół roku nie dostałem odpowiedzi. Więc troska o naszą kulturę no jednak jest czymś dla ludzi o twardych grzbietach. Gdybym nie miał tej zaprawy w podziemiu w czasach PRL-u, to być może bym się już dawno załamał. Ale to była dobra szkoła. Przepraszam, bo ja zabieram głos, a chyba powinien przemówić Brzozowski. Etyka Brzozowskiego nie jest etyką w ścisłym tego słowa rozumieniu. Jest czymś więcej, jest mitologią wzywającą ludzi do godności, stawiającą do naśladowania większe, najtrudniejsze wzorce. Jej zadaniem jest budzić natchnienie, inspirować do działań i dlatego jest nie tyle etyczną, ile poetyczną, emocjonalną wizją rzeczywistości. Otacza nas świat bez końca. Człowiek wciąż się budzi i wciąż wyrusza na walkę. Brzozowski odrzuca bierność i modlitwę. Widziałem, napisze w Płomieniach, w roku 1863 pletnie i szable nad głowami błagających o pomoc z nieba. Widziałem, jak kule nosiły śpiewających hymny. Narodziła się we mnie harda niechęć do wszystkiego, co jest modlitwą i pokorą. To wszystko jest niegodne. Etyka, sparafrazujmy wypowiedź Brzozowskiego, nie ma być przytułkiem rozbitków ratujących się przed światem, ale ma być kuźnicą przetworzenia człowieka. Przetworzenia człowieka w istotę nad światem panującą. Historia jest dojrzewaniem ludzkości do momentu, w którym nie będzie już stwarzana, ale tworząca. Etyka właśnie ma przyspieszyć to dojrzewanie, jest systemem samowychowania. Etyka musi więc uczyć traktować życie tak, jak rzeźbiarz traktuje swoje dzieło. Musi uczyć wielkoduszności, odwagi, ryzyka śmierci. Musi być szkołą duchowej niepodległości. Wzorcem takiej niepodległości jest dla autora Płomieni rewolucjonista. Rewolucjoniści, czytamy w Płomieniach, mogą wszystko, gdyż śnią. Nie lękają się niczego, nie wierzą w chytre wymysły religii i prawa i dlatego mogą działać i walczyć o losy ludzkie. Mit rewolucjonisty staje się innym wcieleniem mitu Warneńczyka, mitu srebrnego rycerza, młodości, która ślubuje się śmierci i leci, piękna, rozkochana, na swoje wieczne z rękowiny ze sławą. Dlatego w
książce o rewolucji powraca ulubiony wątek mitologii etycznej Brzozowskiego. Wizja rycerzy, pomazańców, śmierci. Niczym piękniejszym nie można zamknąć tej partii rozważań. Gdy szedł w dawnych wiekach rycerz w kraj nieprzyjaciół, ofiarowywał się śmierci. Sam całą duszą uczył się umierać w długie wieczory i ranki. A kiedy cały był już skąpany w czarnej rzece, szedł. Był nietykalny. Nie mógł go zabić nikt. Nikt nie mógł mu odebrać swobody. Wszystko dokonał już przedtem. On sam. I mógł stać wśród męki i urągowiska, jakby duch czysty i spokojny. Etyka łączy się u Brzozowskiego z estetyką, bo wymóg obrony kultury dotyczy także sztuki. Stąd nawiązujące do etosu rycerskiego uogólnienie w szkicu rozbrojenie duszy. Psychologia żołnierza, a więc psychologia człowieka traktującego swe życie jak posterunek. Psychologia bojownicza i przedsiębiorcza, oparta na przenikającym wszystko poczuciu odpowiedzialności, jest zasadniczo siłą rozwoju i utrzymania kultury. Brzozowskiemu poświęciłem jeden z dłuższych, może nawet najdłuższych szkiców w tej swojej historii polskiej filozofii, dlatego że właściwie było kilku Brzozowskich. Był ten Brzozowski młody, który dał się złamać w czasie przesłuchań i ten krzyż dźwigał do końca życia. Potem go atakowano, dorabiano do tego nieprawdopodobne legendy. No, po prostu chłopak uwierzył, że no, jako literat uwierzył, jak dostał zaliczkę, że wydadzą mu i dostanie więcej pieniędzy. A jednocześnie miał chorego ojca. Wydał pieniądze ze studenckiej kasy, licząc, że zaraz uzupełni. Że no nie ma nic złego, ale no, o tym już koledzy zdecydowali, sprawa została nagłośniona, był proces Brzozowskiego i ochrona miała już na niego haka, także przez pewien czas go szantażowała, ale Brzozowskiemu udało się z tego jakoś wykręcić, wyjechać do Galicji i otrząsnąć po prostu. W pewnym sensie był to taki archetyp polskich losów, dlatego że skądinąd świetny filozof Wiktor Heldman, skądinąd Maurycy Mochnacki. Wszyscy mieli takie elementy załamania we wcześniejszym okresie, no, w czasach nam bliższych, powiedzmy z poetów Staszek Barańczak czy jakiś inny z filozofów, polityków Leszek Moczulski. Ci ludzie potrafili się odbudować. Brzozowski odbudowywał się kilkakrotnie i pierwszy ten ruch odbudowy jest ruchem właśnie w kierunku człowieka, który sam się tworzy, ale bierze w nawias to, co może być w zaświatach. Być może nasze życie ma dalszy ciąg, być może zasługujemy sobie jakąś wieczność, być może nie. Pewnikiem jest jednak tylko to, co mamy tutaj. Możemy to zwielokrotnić, jakby powiedział Sarbiewski, wielkimi czyny. To jest ta recepta Sarbiewskiego na życie.
zwielokrotni się wielkimi czyny. I Brzozowski idzie w tym samym kierunku, chyba nawet nie wiedząc, że naśladuje Sarbiewskiego, aczkolwiek znał łacinę, no bo to pokolenie znało łacinę, ale nie sądzę, żeby akurat te teksty Sarbiewskiego czytał. Natomiast no, w jakimś sensie tworzy etos, bo to już jest ta etyka w działaniu, zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących. Zarówno dla Polaków, jak i Żydów czy Ormian, którzy awansują do polskości, bo ta kultura wydaje mi się niezwykle atrakcyjna i piękna. Dla byłych Niemców, bo tu już nie można powiedzieć, no, nie wiem, o kimś pochodzenia niemieckiego, Linde, Traugut, jeszcze tamtej, że to są Niemcy czy staw z dobrej austro-węgierskiej rodziny. W każdym razie oni po prostu stają się sobą, stają się ludźmi poprzez kulturę polską, no bo ludźmi stajemy się poprzez kulturę. Do pewnego momentu jesteśmy zwierzętami, a potem od tej zwierzęcości próbujemy się odbić. I Brzozowski tworzy najpierw ten wzorzec człowieka bohaterskiego, człowieka rycerza. Zauważcie Państwo, że ten model etyki rycerskiej potem funkcjonuje. Druga Rzeczpospolita to nie tylko są legioniści Piłsudskiego. Ich pogarda dla Motłochu, dla tych sklepikarzy, prawda, konflikt z Endecją, tu gdzieś się też kryje, ale to jest także pokolenie, które jeszcze wierzy w kodeks Boziewicza. Ten kodeks staje się jakimś wzorcem, no, do którego aspirują wszyscy, bo okazuje się, że no, osobą zdolną do czynności honorowych nie musi być szlachcic z pochodzenia, nie musi być oficer, może być ktoś z odpowiednim wykształceniem i sam może do tego awansu dojść. Inaczej mówiąc, no, sam może dokonać własnej nobilitacji. I tu jeszcze jedną rzecz o Brzozowskim chciałbym dodać, mianowicie to jego ciągłe poszukiwanie kończy się pokazaniem zadania, które da sens no, przynajmniej czytelnikom Brzozowskiego. Właśnie walki o jakąś kulturę, walki o polskość, o budowę. Nie wiem, czy gdzieś ten cytat tu masz z Brzozowskiego jeszcze jeden? Przepraszam, za dużo było, gdybym ja zaczął wszystko zaznaczać, to bym zaznaczył całą książkę i byłoby straszne. Natomiast, no, żeby streszając, w pewnym momencie Polska staje się dla niego wzorem takim jak dla Słowackiego. Słowacki pisze gdzieś, że żeby stać się prawdziwym człowiekiem, to najpierw trzeba się stać Polakiem. To jest na pozór taka trochę dumna, może nawet rozdęta pychą metafora, ale jemu chodzi o co? O to, że Polska stworzyła naprawdę demokratyczny system, może nawet bardziej demokratyczny niż demokracja ateńska, bo żeby Grecy mieli demokrację, musieli mieć niewolników. Tak? Polacy sobie dali radę, jednak bez niewolników tą demokrację zrobili. Mieliśmy króla, dzięki czemu mieliśmy tą sferę sakrum. Sakrum w polityce jest niezwykle ważne, stąd teraz polityczne ataki na polskie sakrum i próby rozbicia całego naszego polskiego dzieła z lat 1000 od ataku właśnie na sakrum. Ale te wszystkie ataki są skierowane na wyższe piętra ludzkiej twórczości. Można powiedzieć, że człowiek tworzy świat ekonomiczny i Brzozowski o tym pisze. Człowiek wbija w te tajemnicze przestrzenie bytu, niebytu, nie wiadomo czego, takie pale, na którym buduje ludzki świat. I dopiero nad tym buduje to tak jak świątynie na palach, właśnie sferę kultury, sferę sakrum i to jest zadanie, które prowadzi człowieka cały czas wzwyż. I w ostatnich latach, już w pobycie we Florencji, podczas pobytu we Florencji, Brzozowski znajduje zwieńczenie dla swojego systemu, bo bardzo często jest utożsamiany z marksizmem, no co jest prostactwem, tylko z filozofią twórczości, co jest słuszne, ale nie do końca. Ale w tym okresie florenckim, pod wpływem kardynała Newmana, pod wpływem
modernistów katolickich, to był ten model katolicyzmu twórczego, tworzonego, bo katolicyzm ma te okresy zastoju i dzięki Bogu, że co jakiś czas daje nam Jana Pawła II. On to trochę popycha, a potem znów to wszystko staje w miejscu. I Brzozowski właśnie zaczyna tworzyć taki nowy model katolicyzmu. Wydaje mi się, że gdyby żył dłużej, no to on znalazłby i w tym katolicyzmie miejsce, bo w tej chwili jest jakby jego prorokiem, no ale może dla arcykapłana. Mickiewicz miał jeszcze większe ambicje, bo jak wiemy, stowianizmu sobie wydedukował, że być może, no na pewno nie Towiański, bo za głupi, ale być może on sam jest już tym Chrystusem przyszłości. Tak? Więc tutaj ta religia, ta filozofia twórczości, ta estetyka i etyka stają się nie tylko przedmiotem twórczości, są czymś, co staje się sensem życia. Być może, i tu wracam do tego, co mówiłem o 68 roku, no, naszym sensem nie było, mnie się nie udało zostać na uczelni. Pocieszam się, że Baumanowi, który się wtedy ze mną kłócił, też się nie udało, więc jakaś sprawiedliwość jest. Ale tak czy inaczej, ten sens po prostu jest w naszym zasięgu. Sens metafizyczny jest hipotezą i dobrze by było, gdyby nam się ta hipoteza sprawdziła. Ale prócz tego mamy tutaj w zasięgu ręki po prostu coś, co możemy, co powinniśmy zrobić. No, w tej chwili dla nas jest w sensie zbiorowym ratowanie polskości jako takiej, bo z jednej strony będzie atakowana baza przez dzikich, baza biologiczna nawet przez choroby, z drugiej strony ekonomia, no ale być może damy sobie radę. I to już jest sens dla iluś tam ludzi, którzy by dzisiaj się zastanawiali, co robić. No, ale jeszcze ktoś może wymyśleć jakiś indywidualny sens. Nawet jeżeli wątpi w te wszystkie wartości, gdy pisze o tym, że wątpi, też ma sens, bo się okazuje, że nie zwątpił w jedną wartość, w pisanie. Być może to też jest jedno ze źródeł mojej książki filozoficznej. Abramowski. W pracy Socjalizm a państwo Abramowski rozważa też możliwość reformistycznej demokracji. Można przyjąć, że socjaldemokracje, nie dochodząc do socjalizmu, uzyskują swymi reformami ustrój zbliżony do republikanizmu Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii. W świecie rządzonym jeszcze przez monarchów byłoby to i tak sporo. A jednak Abramowski wypowiada się przeciw demokracji tego typu. Przytacza po temu ważne racje. Demokracja daje wolność grupie pod warunkiem, że ta jest większością. Odbiciem woli większości jest parlament i swobodna prasa. Wszystko to piękne, ale to jeszcze nie jest humanizm, bo jeszcze zniewolona pozostaje mniejszość. Demokracje wprawdzie stosują środki, by ograniczyć ten ucisk, wprowadzając niezależność sądów, ograniczają parlament senatem. Obrońcy demokracji mówią także, że przecież każda mniejszość ma szansę zostać większością. Ma dostęp do propagandy, gwarantuje jej się wolność słowa. Są to jednak tylko namiastki. Po pierwsze, są mniejszości, które nigdy nie staną się większościami. Pewne grupy elitarne, cyganerie, sekty religijne. Skazane na to, by zawsze być mniejszością, więc zawsze będą upośledzone. Po drugie, monopol prasy czy oświaty w rękach większości praktycznie uniemożliwia mniejszości rozpowszechnianie jej idei. Rodzi to niebezpieczeństwo aktów rozpaczy, terroru, etc. Po trzecie,
Wreszcie, nawet jeśli mniejszość zostanie większością, to przecież ta zmiana miejsc nie usunie społecznego zła. Wciąż będzie jakaś uciskana mniejszość, nieposiadająca pełni praw, własnych szkół, gazet, możliwości rozwoju. Rozwiązaniem problemu może być tylko ustrój gwarantujący pełną autonomię dla wszystkich grup, chroniący wszystko, co indywidualne. Przez analogię do monarchizmu czy anarchizmu Abramowski nazywa swój ideał egoarchizmem. Jest to nieco zmodyfikowana postać romantycznego indywidualizmu. Ustrój budzący potrzebę wolności i samorządu. Potrzebę oglądania się na własne sumienie jako jedyną instancję regulującą postępowanie człowieka w przeciwieństwie do służalstwa i lekceważenia moralnego siebie, które państwo zaszczepiło w naturze człowieka. Prawną postacią tego ideału może być tylko socjalizm bezpaństwowy, kooperatywizm. Proszę Państwa, chcieliśmy pokazać poglądy wielu stron, dlatego że, tak jak mówiłem na początku, prawda jest dopiero sumą czy też iloczynem tych właśnie rozważań. Zarówno po lewej stronie barykady filozoficznej, jak i po prawej rodziły się koncepcje, których nie należy odrzucać, bo po prostu można z nich coś zbudować. I to, że dzisiaj niektóre zastrzeżenia Abramowskiego okazują się aktualne, że patos i nadzieja, jaką budzą Brzozowski, tak samo, każe nam sięgać nieco głębiej, bo to nie było tak, że dopiero dar przewidywania i dar analizowania sytuacji ludzkiej zaczął się od nich. Śmiem twierdzić nawet, że tacy myśliciele jak powiedzmy Modrzewski czy Kopernik, o którym w poniedziałek żeśmy dyskutowali, czy Paweł Włodkowicz, no, mieli do powiedzenia często rzeczy głębsze i też trzeba do nich sięgać. Tylko problem polega po prostu na tym, że nie wiemy, gdzie tego szukać. Wycofanie łaciny ze szkół odcięło nas od tradycji dosarbiewskiego włącznie. Nieznajomość, a nawet może stworzenie takiej antymody, bo zauważcie Państwo, że w ostatnich czasach wprowadzono pewnego rodzaju szantaż społeczny przez dwa na pozór niewinne, banalne słówka, że coś jest cool, coś jest obciachowe. To jest bardzo chytry manewr, dlatego że nagle okazuje się, że cool będzie gender. No, była tu mowa o mniejszościach i większościach, ale trzeba pamiętać też o regule Kanta. Prawem może być to, co może być prawem powszechnym. Gdybyśmy prawnie narzucili wszystkim transseksualizm, a nie daj Boże jeszcze homoseksualizm, no to byśmy skończyli swój byt na naszym pokoleniu właściwie. No, ci, którzy by chcieli, by się bawili wesoło, ale coraz smutniej i byliby ostatnimi ludźmi na tej planecie. Więc tutaj te modyfikacje trzeba też wprowadzać. Zresztą nawiązujących do Kanta mieliśmy do Hegla i stąd jeden wniosek. Mianowicie można zyskać oryginalność nie tylko tworząc coś od zera, bo to jest niemożliwe. Tak samo jak nie jest oryginalną moja filozofia, nie jest oryginalny Brzozowski, tak nikt nie jest możliwy, bo każdy z nas zapożycza się u nauczycieli, u znajomych, u przyjaciół, ale tak czy inaczej
On po prostu dodaje kolejną cegiełkę do tej wielkiej budowy, którą nazywamy wspólną kulturą. No i żeby przeskoczyć do etyki, no, dodaje nam wszystkim trochę sensu życia. Nie każdy z nas sam sobie ten sens potrafi wymyśleć, a czasem go trzeba podpowiedzieć. I tutaj dobrą metodą jest nawet sięganie do źródeł, które już są. Ja starałem się stąd tytuł źródła pokazać źródła polskie. Ale to nie znaczy, że złą inspiracją była. Bardzo dobrą jest Kant, jeden z najwybitniejszych filozofów, czy Hegel, aczkolwiek przesadził z tym racjonalizmem. Jednak świat nie jest tak uporządkowany i logiczny, jak on by chciał. Ale tak czy inaczej, myśmy mieli całe pokolenie na przykład nawiązujące do Hegla. No w jakimś sensie Cieszkowski, Dębowski, Libelt oczywiście z tą filozofią wyobraźni, Trentowski do dzisiaj nie odkryty i niezbadany, bo znów brak jest zainteresowania. Sam jestem świadkiem takiej bardzo ważnej inicjatywy dla polskiej filozofii, gdy miało powstać na uczelni pod przewodem jednego z najwybitniejszych i najmniej znanych, a już w tej chwili usuniętych z Uniwersytetu Warszawskiego filozofów. I ten filozof złożył projekt. Zajmiemy się Trentowskim, przypomnijmy to Polakom. Oczywiście nie dostała ani grosza, forsa poszła na gender albo na coś tam i w ten sposób, no tak czy inaczej, proszę Państwa, Trentowski istnieje moja książka i nawet nawiązując do obcych filozofów można zyskać oryginalność, ale pod jednym warunkiem, będzie to ucieczka do przodu, my to rozwiniemy. Nie, to już może wiersze i kończymy. O właśnie, przykład, że rzeczywiście w dawnych czasach myślano. Worcel. Co ma być misją Polski? Worcel odpowiada: obrona demokracji, obrona wartości socjalnych, równości, niepodległości, wartości narodów i osób. Polska nie jest już zagrożona przez islam, nie znaczy to jednak, że nie są zagrożone wartości. No cóż, wtedy jeszcze nie była. Polska nie jest już zagrożona przez islam, nie znaczy to jednak, że nie są zagrożone wartości, których obrona jest właśnie naszą misją. Z zachodu zagraża nam dziś protestantyzm, od wschodu caryzm i schizma. Zachód niesie wartości mieszczańskie, egoistyczne, kult własności, obojętność moralną. Caryzm grozi ludzi zniewoleniem, fatalistyczną nieruchomością, to znaczy odrętwieniem społecznym, zepchnięciem osób do roli biernych narzędzi. Polska musi bronić osoby. Musi bronić praw jednostkowych, ale i aktywności. Zasady poświęcania się. Musi egoistom i ludziom rzeczom przeciwstawić ideał obywatela. Bez obywatelskości nie ma bezpieczeństwa dla praw osobistych, ale obywatelskość obowiązuje każdego do czuwania nad dobrem ogólnym i narodowym. Worcel przyjmuje jako prawa dwie reguły moralne. Obowiązek opieki całości narodu nad jednostkami niższego rzędu, rodziną, osobą i obowiązek poświęcenia części dla całości. Te dwa prawa zapewnić mają spójność i trwałość narodu. Naród jest, wedle myśliciela, najwyższą jednością naturalną.
obejmującą nie tylko teraźniejszość, ale przeszłość i przyszłość tworzących osób. Narodowość jest też jedynym ogniwem łączącym ludzką osobę z całością ludzkości. Człowieczeństwo bez podziału na kraje i narodowości to ciało bez członków, tułów bezkształtny i bezkrwisty. Gdyby dla zatarcia szczegółowych różnic zwierzęcego organizmu ktoś chciał go w stepie stłuc na miazgę, cóż by z tego wynikło? Pyta Worcel i odpowiada. Zaprawdę, z porozrywanych żył, rozgniecionych mięsnych części, połamanych, pokruszonych kości, otrzymałbyś jednostajną, krwią cieknącą masę, lecz dalej cóż? Oto zgnilizna i robactwo. Jeśli więc marzysz o podobnym zmasowaniu narodów, nie rozprawiajże na wiatr o kształcie i życiu. Człowieczeństwo bez podziału na kraje i narody to kompleks tomahawku, to dzicz amerykańska skalpująca się nawzajem. To chyba najbardziej obrazowy protest przeciwko ideologiom głoszącym zlanie się narodów w jedną masę. Stąd wniosek, że wszystko to, co nadwyręża narodowość, czyli zespolenie kraju i ludu, jest czynnikiem antysocjalnym, jest przeszkodą uniemożliwiającą socjalizm. Antysocjalnością wszelkie wynarodowienie. Antysocjalnością kosmopolityzm. Antysocjalnością rozdrobnianie narodów na powiatowszczyzny. Antysocjalnością na koniec wszelkie marzenia w ogóle człowieczeństwa bez podziału na kraje i narodowości. Zostało powiedziane, że naród jest dla Worcela najwyższą, naturalną, materialno-duchową jednością. Nie znaczy to, że nie ma jedności nienaturalnych, mechanicznych, zlepków porozbijanych narodów. Myśliciel, który przyjmuje otwartą formułę dziejów, musi przyjąć, że oprócz socjalizmu narodów możliwa jest owa jednostajna, krwią cieknąca masa. Worcel podaje przykłady takich sztucznych jedności, zamieniających ludzi z istot socjalnych na powrót w gromadne zwierzęta. Takimi sztucznymi tworami są zarówno monarchia Habsburgów, jak wielonarodowe państwo carów. Twory te także stanowią jedność, ale stworzoną sposobem zbrodniczym narzucenia, przywłaszczenia, gwałtu. Wbrew utopistom, którzy sądzą, że instytucje ekonomiczne czy polityczne mogą zmieniać ludzi, że więc wystarczy zmienić warunki materialne, a ludzie się poprawią, Worcel podkreśla zabójcze dla socjalizmu skutki, jakie pociągnie za sobą budowanie go od drugiej strony. To jest od strony siłą jednoczących instytucji. Jedność narzucona siłą jest sprzeczna z prawem naturalnego postępu. Niszczy ona zasady równości i braterstwa. Odbiera ludziom wolność, zamieniając ich w rzeczy. To sztucznym jednościom przeciwstawia Worcel jedność naturalną. Federację wolnych narodów. Przykłady federacji widzi
nie tylko w Unii Polsko-Rusko-Litewskiej, jaką była Rzeczpospolita Jagiellonów, ale i w innych wydarzeniach historii powszechnej. Zarówno rozwój wielkiej, kwitnącej sztuką Grecji, jak powstanie niepodległej Szwajcarii, jak i rodzące się na naszych oczach Stany Zjednoczone Ameryki. To przykłady wolnych federacji. Stworzenie takiej federacji w Europie ma być, zdaniem Worcela, misją Polski. Filozof nie ma złudzeń co do tego, że spełni się ona natychmiast. Pierwszym etapem musi być odzyskanie niepodległości własnej, ale połączone z ogromną pracą nad przebudową moralności narodowej. Polacy są bowiem narodem chorym. Pozbawienie niepodległości spowodowało w psychice zwyrodnienia, ucieczkę narodu w mistycyzm, na przykład towianizm, ostentacyjnie gruszony lojalizm, od którego tylko krok do zdrady. Bez przebudowy psychiki narodowej nie ma co myśleć o odbudowie niepodległego narodu. Dopiero drugim etapem, dalszym w naszej historii, może być dojście do Unii z narodami braćmi. Litwą, Białorusią, Ukrainą i Czechami, które tworzyły z nami kiedyś całość. Stopniowo, zdaniem Worcela, powstanie Federacja Narodów Międzymorza, obejmująca kraje od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk. Taka federacja nie będzie już mogła bać się ościennych despotyzmów. To jest chyba najlepsze, jak powiem. Lenin. Pamięci Juliana Kornhausera, poety. Z zagrobu ślę wam uśmiech, Monaliza Wschodu, z kamieniem w oczach i naganem w dłoni wychodzę z krypty, kukły martwym krokiem, przez Rosję jak przez cmentarz, znaleźć ciała ofiar, krew zmyć wodą, krzyk zgasić wapnem rozrobionym, każdemu w płuca wepchnąć osinowy kołek i raz jeszcze podpalić widmo Piotrogrodu na próżno. Co raz zgasło, więcej nie zapłonie. Inny obraz. W akwarel łagodnym półmroku pochylam się nad biurkiem niczym Bóg nad ziemią i z nieludzkim uśmiechem komponuję dzieło o szczęściu wszystkich. Zaś na tych wątpiących czekają białe wyspy pośród białych mórz, łagry Syberii, blask polarnych zórz, srebrny jak błysk topora, bo nie ma wolności dla jej wrogów. Woskowa kukła, Monaliza Wschodu, z żółtym strzępem uśmiechu pomiędzy zębami, na rewolucję jak na bal zwołałem, wszystkie upiory w snach Rosji wylęgłe, w pijaku w płaczu, w katorżniku w śpiewie, całą armię upiorów krwawym karnawałem, w trupich łachmanach, w strzępach mundurów i ciał, na Moskwę, na Piotrogród, na Polskę, na świat. Rozszalała się w tańcu matuszka Rosja, zataczała się w walcu pijanym od krwi. I w tym walcu konałem i umarły wciąż żyłem, zabijałem, wskrzeszałem żywych, martwych i sny. Woskowa kukła, Monaliza Wschodu, z uśmiechem, który robak wymyśla na wargach, nieżywy i niemartwy na dnie krypty szklanej, czekam na wyzwolenie. Z jarów Piotrogrodu wytaczają się widma sinym korowodem, krzyczą rękami w okna, chichoczą nożami, modlą się krwią i ogniem. Zbyt wielu przeżyło w śmierci jak we śnie krwawym, w katowniach obozu, w lodach Sybiru zamarznięci w kamień, do ścian w piwnicach czeki przybici hakami. Nie zdołacie ich zabić.
nadchodzą, nadchodzą. Nie, Korn Harmzera, ale o Leninie. Czeczenia nie istnieje. My nie uznajemy tych gór na końcu świata, tej krwi na śniegu, twarzy kobiet miażdżonych gąsienicami czołgów i jeszcze wypluwających to jedno słowo Czeczenia. Nie obrażą tym świata. My nie uznajemy tych górali tańczących swój śmieszny tan śmierci, podrygujących w salwach pulomiotów i w kółko krzyczących swą pieśń o wolności, pieśń, która ma już tylko jedno słowo. Czeczenia. Nas tym nie wzruszą. My nie uznajemy tych chłopców małych, brudnych, z butelką benzyny, lecz lecą gdzieś do ataku prosto w śmierć i dalej krzyczą już tylko Bogu Czeczenia, Czeczenia. My, może on pojmie, dla nas ten krzyk nic nie znaczy. Ta krew na śniegu, ta biel, ta czerwień. To już nie ważne, to już nie nasze barwy. Czeczenia nie istnieje. Ja pozwolę sobie zakończyć tę część poetycką bardziej. Aha, no trudno, to w takim razie pozwolę sobie nie zakończyć, ale pozwolę sobie przeczytać jeden z późniejszych wierszy, myślę, że aktualny dla nas wszystkich. Specjalnie, że wziąć udział w wyborach, wziąłem zwolnienie w szpitalu. Może dzięki temu się uratowałem. Brzmi to, no zresztą posłuchajcie Państwo. Tytuł jest Na wybory Anno Domini 2011. Car ojczulek niekontent, harde polskie szuje, zamiast darów do Moskwy w Kaukaz bunt szmuglują, po Ukrainach sieją nostalgiczny wicher i uczą ujadania kundle nad Bałtykiem. Car ojczulek niekontent, już strąceni w błoto biali panowie dumni, którzy zbyt wysoko śmieli w górę wzlatywać przeciw jego woli. Cmentarze budzić ze snu, krwawe płachty modlitw nad głowy dźwigać, obnosić po świecie i na straszne apele przyzywać szkielety, które miały spoczywać w ziemi po wiek wieki. Grzech to i bunt bezbożny, słusznie ukarani po woli Najwyższego, więc nikt nie wie jak i wiedzieć nie śmie strasznej tajemnicy Bożej. Car ojczulek niekontent nas też skarać może. Aby go udobruchać już nie starczy pokłon ani cholew lizanie. Rabów obyczajem samym nam wybrać trzeba nadzorców w tym kraju, podlejszych może za to milszych pana oku. Tych zaś dumnych, pyskatych obwołać by błaznami, wygnać w mrok dla naszego, lecz i dla ich dobra. Byśmy, gdy car ojczulek znowu wpadnie w szał, nie musieli, jak nieraz już w Polsce bywało, znów ich swymi czystymi rękami mordować. Przyjaciołom z KPN-u, Michał, tobie również dzięki za książkę, aczkolwiek tylko sygnalne egzemplarze. Pieśń Konfederatów. Stawam na placu na Boga rozkazy, na Jego sroższe niżli śmierć wezwanie i wiem, że choćbym padł po wiele razy, śmierć mnie nie złamie. Tyś, Panie, tarczą, Tyś nami ostoją, w Twym ręku klęska i w Twoim zwycięstwo, lecz daj nam, Panie, raczej umrzeć stojąc, niżli żyć klęcząc. Wzleciał nasz orzeł skrzydły skrwawionymi i lecieć musi, choć bolą złamane, bo gdy upadnie, czeka go na ziemi w prochu pełzanie. To ja przeczytam jeden z wierszy, który ojciec kiedyś pisał dla mnie, jak byłam jeszcze bardzo malutka.
Chwila 17. Siwy pan z ostatniego piętra tak naprawdę to jest gołębiem, dlatego mieszka wysoko, jak najbliżej nieba i wcale nie jeździ windą. Staruszka z piętra pod nami jest wróżką, przeważnie złą, zwłaszcza kiedy łamie ją w kościach. Gdy zaczyna się pora deszczowa i od wschodu ciągną reumatyzmy, nikt nie może być niczego pewien. Wróżka rzuca uroki na kaloryfery w całym bloku, telewizorom odbiera kolor, a czasem dźwięk. Na mieszkania nasyła rude mrówki, które kradną nawet pieniądze. Gdy jest dobra, bo słońce, kaloryfery grają starożytne tanga. Listonosz przynosi rentę nawet dzieciom i nie trzeba iść do przedszkola, bo zamknięte z powodu grypy. W naszym bloku jest także kilku śpiących rycerzy, ale trudno ich spotkać, bo wciąż śpią. Anioł stróż sprząta schody za stróża, który wiecznie pije, zakłada indiański pióropusz i udaje anioła. W sąsiednim bloku jest tak samo niezwykle. Tylko tam nie ma dzieci, nie ma kto powiedzieć dorosłym. Przywaleni do ziemi zakupami i pracą przeżyją życie i odjadą z betonowych bloków, a niczego nie zauważą. Dziękujemy.